jak każdy mecz w tej lidze, w tej rundzie, gdzie gramy, każdy jest do wygrania, każdy jest, że tak powiem, do zainkasowania 3 punktów i tak było w Nowym Sączu. No, troszeczkę pokrzyżowały nam szyki, że tak powiem, też decyzje arbitrów, ponieważ już na zimno, patrząc, oglądając sytuacje meczowe, bramki strzelone przez nas w pierwszej połowie przy stanie 0-0, uważam, że były to bardzo stykowe sytuacje i o ile można jakiś punkt doniesienia z oświetlenia, które było i cienie padające, to uważam, że w obydwu przypadkach strzeliliśmy bramki prawidłowo. Z perspektywy ławki nie było to zbyt widoczne, dlatego jakoś żywiołowo nie reklamowaliśmy tych sytuacji, ale aczkolwiek patrząc potem na chłodno stwierdzamy, że były to bramki strzelone prawidłowo i był to klucz do zwycięstwa w tym meczu. A potem, że tak powiem, przebieg wydarzeń na boisku, do przerwy mecz prowadzony, że tak powiem, równorzędnie. Ze skazaniem, można powiedzieć, w pierwszych 30 minutach, 25 minutach na nas. Ułożył się troszeczkę niefortunnie, łatwo zdobyta bramka w 50 minucie przez zespół Sandecji zmieniła zupełnie obraz meczu, tak? Musieliśmy reagować na wydarzenia na boisku, starać się odrabiać wynik meczu, co otwierały się kolejne szanse do kontrataków dla zespołu Sandecji. Wiedzieliśmy, że już przed tym meczem, analizując rywala, że kiedy zespół zdobędzie pierwszą bramkę zespół Sandecji, to będzie bardzo ciężko odrobić, ponieważ mają dobrych zawodników, którzy wychodzą szybko do kontrataku, dużą liczbą zawodników i będzie ciężko zareagować, się bronić przed tym. Aczkolwiek no, potwierdziło się to niestety ku naszym obawom i skończyło się szybko to 0-3. Potem w końcówce jakąś bramkę na pocieszenie zdobyliśmy i tak to wygląda. To bramki strzela, to też jest obojętnie. Ważne jest, że my punkty zbieramy i wygrywamy. To nam się nie udało, chociaż moim zdaniem pierwsze 30 minut bardzo dobrze graliśmy. Mieliśmy tam 2-3 dobre sytuacje i jak takie sytuacje nie wykorzystujemy, to jest trudno tam wygrać. Żeśmy już na ławce w trakcie meczu analizowali to i tak samo jakby w autokarze gdzieś te błędy indywidualne się pojawiły. Personalnie będę tu wymieniał teraz, kto zawinił i tak dalej, bo wygrywamy i przegrywamy całym zespołem, tak? Nie chodzi tu o to, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Aczkolwiek no, jednym z założeń w tym meczu było to, żeby wyeliminować błędy własne, takie kuriozalne. No, na takie nam się przytrafiły klopsy w tym meczu i przez to, żeśmy mecz przegrali. No jest podkręcony staw skokowy, gdzieś jakaś tam torebka stawowa uszkodzona, niefortunnie w jakichś tam ćwiczeniach niechcący ratajczak stanął mu na nogę, jakaś siła, że tak powiem, zadziałała i ta noga została uszkodzona. Ale myślę, że jest to kwestia dni, że będzie do naszej dyspozycji i będzie w pełni sił na kolejny mecz. Jak rozpoczynamy nowy mikrocykl treningowy, to dzielimy zespół na dwie grupy. Jedna grupa, która grała mniej albo nie była w 18 meczowej, bądź w ogóle nie uczestniczyła w meczu. W takim wypadku organizujemy trening wyrównawczy dla tych zawodników, żeby mniej więcej na jakimś pułapie cały czas oscylowali. Pozostała grupa, która grała bardzo dużo, to przebieg dnia dzisiejszego jest taki, że mają inny trening z trenerem Kaczmarkiem, restytucyjny taki, który ma jakby, nie wiem, wyrównać pewne tutaj, że tak powiem, wartości. No i potem mają odnowę biologiczną i jutro spotykamy się i trenujemy wszyscy wspólnie. Ja z trenerami gadałem, powiedzieli mi, że w sumie powoli odbudować, że miałem 5 miesięcy przerwy. No i tak jak mówię, myślę, że co mecz to będę dłużej grał i tak 2-3 tygodnie myślę, że będę już na 100% i będę mógł od początku grać. No myślę, że już było widać, jak ja weszłem teraz na mecz, że próbowałem coś tam robić, drużynie pomóc, ale nie jest łatwo, jak się 5 miesięcy nie gra i tak trzeba znowu grać w rytmie. No, myślę, że na treningach ja codziennie trenuję i myślę, że tak jak mówię, za 2-3 tygodnie będę na 100%. No, jak ktoś to tak patrzy, to jest dwa kroki do tyłu, nie? Z ekstraklasy ja byłem podstawowym piłkarzem, jak byłem zdrowy. W tamtym roku miałem bardzo dużo pecha, dwie bardzo trudne kontuzje miałem i tylko chyba 15 meczów rozegrałem. Ale tak jak było widać, byłem zawsze podstawowym piłkarzem, jak byłem zdrowy i no, moim celem jest jak najszybciej wrócić do ekstraklasy, tak? I muszę się tutaj odbudować, to drużyna daje mi szansę, to żebym to tutaj zrobić i myślę, że tej drużynie mogę też pomóc.